Kaczyński mi popieprzyli. Dobra, mam ich na muszce. Jeban, jaki twardy. Idźcie go, który przytrzymać, wtedy go przebiję. Albo zaczniesz ich przebijać, albo złaś, ja będę strzelał, a ty ładuj. Dostał. No, jeszcze działo mu uszkodziliśmy. Z gąsienicami coś jest nie tak. Ta tuba też mu gąski uszkodziła. Stary, ja tu się morduję z tymi pociskami, a ty mu tylko gąski ładujesz. Gąsienicowego nam zniszczy... Znaczy gąski nam zniszczyli. Chłopaki, czuję smród spalonej gumy. Trafili ładowniczego. A tam pierdoli... Ważne, że nie mnie. Wizjer totalnie zniszczony. Pięknie dostał. Co ty pierdolisz? Przecież rykoszet był. Dawno temu mama mówiła mi, że mogę być kimkolwiek zechcę. Więc jestem alkoholikiem. Faktycznie śmieszne, strasznie. Dobra. Sprzęgiełko, jedynka i ogień. A co ten pies robi w czołgu? Się wabi cię Szarik i będzie z nami jeździł. Świetnie, kur. Jest od 5 minut, a widzę, że koło magazynu amunicji już jest nasrane. Gdzie? No jak kurwa nasrane? Przecież to moje kanapki są. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Cicho tam, kaznodziejo. Bitwa się zaczyna, prawda? Powiesz mi, co to było? Nie wiem, czy pan dowódca zna taką projekt. Teletubi się. Najnowszy odcinek zresztą. Ja nie po to się tu morduję, żebyś ty strzelał za zero. No i brawo. Czasami mi się wydaje, że mógłbyś zapieprzyć cyklopowi między oczy. Dostał. A, jeszcze raz dostanie i się będzie chciał pod podomkę babci schować. Dostał. Ale uważaj, to nie koniec. Czuję, że powinienem mu jeszcze raz przy... No, kątem oka widziałem, że dostał. Jak kątem oka? No, w drugim oglądam Teletubisie, ale bez dźwięku już. Spierdolił mnie z celownika. Halo. Pocisk trafił w nasze działo. Celność spadła. Działo oberwało. A ja tam się nie boję. No, skoro się jara, to mu przynajmniej zimno nie będzie. Zniszczyli nam działo. Jak go nie naprawimy, to następny strzał oddamy jutro. Dobra, ja stąd spadam. Żdupczamy. Ostatni zamyka włas. Z dumą melduje, że przeciwnik został wyjebany w kosmos. Z jego strony już nam nic nie grozi. Nie jestem lekarzem, ale w jego przypadku myślę, że już po wszystkiemu. No i tak to powinno wyglądać zawsze.